To jest kopalnia. A miejscowość Kaczyki powstała, rozwinęła się ze względu na złoża soli tutaj. No i obecność też Polaków. Módl się za nami. Szanowni Państwo, zapraszamy wraz z Hanną na nowy, trzeci odcinek z Rumunii. Mam nadzieję, że moi drodzy nadrobiliście drugi i pierwszy odcinek z Rumunii, żeby czuć cały ciąg wydarzeń, który się dzieje. Zapraszam do oglądania. Chciałbym tylko powiedzieć, że żeby być nie turystą, a podróżnikiem, trzeba przejść tak zwany test Czariniego, który tutaj jest. Jeżeli Hania zda test Czariniego, zobacz, Czariniego, no Czarinka, Czarinulka, Hania przeszła test Czariego, Pleasaka chyba tak się nazywa, więc zobaczcie jak pięknie zdobione Pleasa, tak się miejscowość, patrzcie jak pięknie zdobione domostwo. Trzeba powiedzieć, że nie jest tak łatwo znaleźć kogoś, kto mówi tutaj po polsku. Znaleźliśmy jedną panią, która prowadzi dom polski, ale powiedziała, że no niestety nie ma zbyt czasu, ponieważ ma gości, zrozumiałe. Druga pani, Małgosia, powiedziała, że się wstydzi przy kamery i że niestety ktoś przyjechał 2 tygodnie temu, zrobił materiał, puścił to na YouTube'a i w tym materiale negatywnie mówił o Polakach. Tutaj właśnie w tym miejscu, więc pani Małgosia po prostu nie dość, że nieśmiała, to jeszcze w głowie mająca, że ktoś może chce oczernić tutejszą społeczność. Więc Hania jeszcze coś doda, więc to jest przykre, nie róbmy tego. Pani ma na imię Marysia. I sytuacja taka, że jeszcze przejdziemy się kawałeczek tutaj wioseczką, spróbujemy troszkę pozaczepiać ludzi, no i może ktoś się znajdzie, kto jeszcze włada językiem polskim, no i zapytamy, czy będzie chciał wystąpić. Serdecznie pozdrawiamy kierownika z Podlasia. Kierownik jest najbardziej ukochanym człowiekiem na świecie. Biblia. Zobaczcie, jaka ładna kapliczka. Domostwa. Tutaj zobaczcie sianokosy. Sianko, zobaczcie, jak pięknie na pale wbite. Tak się trzyma sianko tydzień, 2 tygodnie, żeby poschło i później się zbiera. Oczywiście, jak deszczyk spadnie, no to lipa. Pani powiedziała, że niestety już język polski się zatraca. W domach się mówi po rumuńsku, bo łatwiej, bo wygodniej, głowy nie trzeba wytężać. Dzieci tak samo, już nie chcą się za bardzo uczyć. Pani nauczycielka Polka wyjechała. Jest przeważnie tylko i wyłącznie w okresie szkolnym. No więc nie mają tutaj łatwego życia, jeżeli chodzi o kultywowanie języka polskiego, ponieważ nie ma kogoś, kto by się tym po prostu zajął. Witam szanowną widownię. Witam. Ale mi dmuchnął. Proszę tutaj, samo parcie na ten. Negus. Negus jedynka, negus dwójka, negus trójka. Negus jedynka, negus broda. A ty nie masz. Mamy podobną brodę. Teraz zaczynamy wystąpienie. Szanowni. Kierownicza trawka. Kto zje trawkę? Ale fajna trawka. Ale bym zjadał tą trawkę. A ty barano, oliolulu. Kiedy nie wiesz w podróży, co kupić w sklepie, wysyłasz swoją waćpannę do tego sklepu i ona to wszystko ogarnia. Pomidorki, jabłuszka, ziemniaczki na śniadanie, żeby były w ognisku, chlebek, płatki jakieś czekoladowe, serek, jogurt naturalny, pasta z soczewicy, jakaś taka dla wegetarian, ser biały, super. Szybowa ogarnęła na 5 z plusem. Naprawdę. Idziemy znaleźć nocleg nad rzekę, bo nad rzeką najlepiej jest. I wodę do sąsiadów. A sąsiadów mamy wszędzie. Ty, ja to cebula trochę jestem, ale za tyle ziemniaków, takich malutkich, zapłaciliśmy 3,12. To jest prawie 3 złote. 2, tam o 70, 80. Co to jest tą Rumunia? Ale grają. Uwaga, rzeka Bucowata. My się kierujemy w kierunku rzeki Moldowa. Na początku bądź na końcu wsi stawia się takowy znak,
znak krzyża, tak zwane kapliczki. Funkcją takiej kapliczki jest, moi drodzy, ochraniać mieszkańców od zła wszelkiego. Proszę bardzo, można też zostawić jakiś swój krzyżyk, jakąś swoją boziulkę. Nie będziemy wyciągać, niech to tutaj będzie. Tak, to są nasze dwa plecaki, mój 30 litrów haneczki, jak dobrze pamiętam. Dość duży, bo 55 litrów. I miejscówka na nocleg dzisiaj taka, przy rzece Moldowa. Proszę bardzo. Ale zapach piękny. Wypatrzyłem też, moi drodzy, kwiatki tutaj. O takie. I pytanie, czy one coś mi mówią. To jest, moi drodzy, ten. To jest... Jezu, no wyleciał mi z głowy. Hania! A, Hania poszła gdzieś na jedynkę i mi przepadła. A ja tutaj nie mogę sobie przypomnieć, po prostu normalnie za... Chiny ludowe. Co to jest za zioło? No normalnie na końcu języka. Ekspert. Hania, co piliśmy na Islandii? Tymian arktyczny. Tymian. Tymian. Normalnie na końcu języka to miałem. To. Tymian. Seria z Islandii, polecamy ale to obejrzeć. Jest taki trochę inny tymianek. To nie taki jak nasz tymianek, tylko... No bo tamten był arktyczny, no. A temu daleko do arktycznego, ale jest mocny. Nie, właśnie, ale pachnie tak samo. Czy może nie? Ale mocny towar. No, czyli gotujemy wodę. Chyba w tym, w skarpecie, to bo prawda. Nie mam menażki. To fakt. Słuchajcie, takie podróżniki, że menażki nie wzięli ze sobą, łyżki. No więc, no lipa. Hanna walczy z materacem. Powiem wam, że to jest też game changer. Coś, co sprawia, że podróż staje się znacząco wygodniejsza. I nie musisz też dmuchać 10 takich napełnień na moim materacu, który jest znacząco większy od Hani. U Hani to pewnie z 6. Dlaczego? Bo ja mam damską wersję. Hania ma damską wersję, ja mam nie szerszą muszę na ramionach. Nosić 300 gram więcej niż Tomasz. No to prawda. I zobaczcie, jak wyglądają. Namiot dwuosobowy, mieszczący praktycznie bardzo ładnie dwa materace. Śpiwory puchowe. No i oczywiście tutaj kolejny game changer, czyli poduszka dmuchana. Zazdroszczę troszkę Hani. Przekonałem się do poduszki, więc będę próbować chyba znaleźć jakąś taką ultra lekką poduszkę. Wiecie, że w podręcznym nie można mieć scyzoryków? Myślę, że wiecie i to dobrze. I nie mamy scyzoryków, więc musimy otworzyć tą puszkę. I pytanie, jak otworzyć? Próbuję kijem trekkingowym, który jest tak słabo, neutralnie zakończony. I powiem wam, że słabo to wychodzi, bo to nie jest taka jakaś taka dziwna puszka. Ach, takie wgniecenia się robią. No musimy coś wykminić, jak to otworzyć. Może kamieniem, może jakoś kamień o kamień. Coś będziemy próbować, żeby wybić to wieczko i móc zjeść tąże przepyszną pastę. Więc dajcie znać, jakbyście wy to otworzyli w komentarzach, bo ja powiem szczerze, że no teraz moja kreatywność będzie szybowała ponad niebiosa, żeby tą puszkę otworzyć, biorąc pod uwagę, że dzisiaj tak słabo jedliśmy. Kamień o kamień i coś tu się udało. Próbuję to wbić. Będziemy wbijać do momentu, aż nie zjemy całej, no. To jest jedyny z racjonalnych sposobów. Najbardziej sponiewierana puszka pasty warzywnej na świecie. Tutaj najbardziej gustowne pokrojenie sera białego. Cóż to za ser? Słony? Ale mocny. Słony? No. Kozi? Fajny. Ale słony dobry. Z pomidorkiem. O Jezu. Dobrze, że mamy więcej wody. Pasta? Moi drodzy, pierwsze odwiedziny. Czarino, dawaj w gościnę do kierownika i do szefowej. No dawaj, Czarina. Proszę, tutaj się ognisko pali. Pali się ognisko po to, żeby ziemniaczki zrobić na rano, na poranek, na śniadanko. Czarina 15 metrów od namiotu, jednak wycofanie, ale będziemy nad nim pracować. Ewidentnie Czarina wyczuł otwarte chrupki. Czarina! Ja się boję dawać chrupki takie Czarinie. Boję się. Bo to słodkie czekolada może tam psiule pozamiatać. Ja sobie leżę, poczekam, aż oni sobie odejdą.
I wtedy podejdę i sobie zobaczę, co mają tam dobrego, jakieś smaczki. A oni mnie nie widzą, bo się wtopiłem. Jestem teraz jak szałwia. Jestem teraz jak mięta. Nie widać mnie. Moi drodzy, ostatnie ujęcie na dzisiaj. Zaraz skończyłem budowę pieca. Wkładamy ziemniaczki i idziemy spać. Hania, jeszcze stretching. Zobaczcie, jaki piec. Jestem z niego dumny. Nasza konstrukcja. Znaleźliśmy duży kawałek betonu, takiego oblepionego kamieniami. No i zrobiliśmy po prostu piec. Dookoła jest obtoczony kamieniami. Zaraz to się wypali drzewo. Odgarniemy na bok. Włożymy te piękne ziemniaczki, które gdzieś tutaj były, ale już ich nie ma. A już są na śniadanko. A tak przyznam się, że ta w ogóle reklamówka bardzo jest ciekawa. Jest taka w dotyku, tak przyjemna w dotyku, że dawno nie widziałem takiej reklamówki. Położymy te ziemniaczki tutaj, żeby się nie spaliły. Przykryjemy, żeby ciepło się trzymało i żeby te ziemniaczki mogły dojść przez 8 godzin. No i jutro mamy super śniadanko. Moi drodzy, do zobaczenia za kilka sekund. Będziemy wstawać i za chwilkę jeść te ziemniaczki. Zobaczcie, jak ten odcinek jest zrobiony. Za 8 godzin. 8 godzin różnicy, 8 godzin przerwy dla nas, bo będziemy spać, a dla was to jest kilka sekund i zaraz przechodzimy do poranka. Dobranoc! Nowy dzień. O, przepraszam, drogie okularki. Nowy dzień, nowe przygody. Wow, ciekawe. Ciekaw jestem, co z ziemniaczkami. Sprawdź, szefowo, co z ziemniaczkami. Już kompletnie nie jest. W ogóle. W sumie to nie wiem. Ziemniaczki nie są zrobione. Ten na pewno. Nie. Oj, dzisiaj ziemniaczków na śniadanko nie zjemy. Niedobre. Niedobre. O nie. I zaraz będzie proza podróży. A gdzie jedziecie? Kacyki, kacyki, kacyki! O, kacyki, 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 kacyki! Bariera językowa. Oni mówią, kacyki, kacyki. I czasami wydaje ci się, że mówisz ty to samo, co oni powtarzają, a oni nie kminią tego. Ej, Hania, to jak wczoraj jechaliśmy i ten pan kierowca chciał rozmawiać, no i tak, ty pokazujesz ten translator temu młodemu, ten młody mówi po rumuńsku, i tamten dopytuje, czy to na pewno tak. Tak było. Ale jeszcze ty rozmawiałeś z panem o niedźwiedziach, a pan wciąż się pytał, gdzie wysiadamy. A ty mówiłeś o niedźwiedziach. No i pogadali, no. Patrzcie na to, ja tutaj tak stanąłem, czekając na Hanię. Hania tam coś ogarniała. I zobaczcie, Hania złapała stopa, ale coś nie pykło. Ja tam machnę, elo dziku. Ale coś nie pykło, myślałem, że już złapała beze mnie. No ale umówmy się, łapanie stopa przez dziewczynę samą jest 10 razy szybsze niż przez chłopaka samego. No takie są realia, takie jest życie. Tego nie zmienimy, moi drodzy. 15 km do kacyków. Nasi kumple pojechali tu, powiedzieli, że nas 15 km podwiozą i jesteśmy w miejscowości Kaczyki. Kaczyka! Zastanawiam się, kto jeszcze pamięta, kto jeszcze miał okazję wyciągać wodę ze studni. Kuku! No właśnie, stare, dobre czasy, co? Ale fachura. To już powiedział fachowe. Zobaczcie, kubek na łańcuch. Chyba już nic z tego nie pije, to jest, nie jest studnia czynna. Ale wspomnienia bardzo dobre, pozytywne mi towarzyszą tego typu miejscom. To miejsce możemy nazwać takim naszym Zakopanem. Dzisiaj takim celem, wczoraj się nie udało, co prawda, nie zawsze się w podróży udaje to, co sobie człowiek zakłada. Będziemy szukać Polaków, Polki bądź Polaka, który będzie mógł nam poopowiadać troszkę właśnie o życiu tutaj z perspektywy takiej duszy polskiej, bo bardzo często są to kolejne generacje
generacje Polaków, którzy tutaj po prostu ostali się i mieszkają sobie i mają dzieci i w ogóle całe życie tutaj. Jak się uda, to się uda. No trzymajcie kciuki, żeby się udało. Kościół, ksiądz święci furkę nowo kupiona, więc musi być wyświęcona. Dlaczego? Ponieważ w momencie, kiedy masz wyświęconą furkę, to ta furka otrzymuje 20 koni więcej. Nie trzeba jej chipować. Ksiądz ją właśnie zaczipował. Tak jak wcześniej wspomniałem, bądź nie wspomniałem, ta miejscowość Kaczyki powstała, rozwinęła się ze względu na złoża soli tutaj. No i obecność też Polaków. Módl się za nami. Dlaczego Polaków? Ponieważ byli ściągani tutaj między innymi z Bochni, mając wiedzę i no mając właśnie wiedzę, jak wydobywać sól. Zobaczcie, to jest pierwszy kościół, w którym, jak można zauważyć, służyli Polacy. Jan Rogalski, Jerzy Mazanek, Michał Falkiewicz, Karol Szajer, Wojciech Kutakowski, Wojciech Grabowski. Zobaczcie, od 1794 tutaj działa kościół. No i tutaj proboszczem od 2014 roku jest Daniel Anton Lucacy. No, obstawiamy, że to jest pewnie obywatel Rumunii, tudzież może jakiś Włoch. No ale nie wiem, co myślicie? Dajcie znać. Tutaj można kupić z Jerozolimy oleje. Tutaj też coś można kupić. Ale to jest po cerkiewie na słowiańsku. Jezus Chrystus. Ciekawe. Wybudowany w 1904 roku, a w 2000 Jan Paweł II nadał temu sanktuarium miano bazyliki mniejszej. Jestem pod dużym wrażeniem tego, jak wyglądają tutaj domy. Naprawdę bardzo zadbane i wieje od nich taki tradycjonalizm, czego w wielu miejscach turystycznych brakuje, moi drodzy. Teraz udajemy się do Domu Polskiego. Nie wiem, czego możemy się tam spodziewać, ale próbujemy. Bine ati veni. Venit. Witamy. Ciekawe, czy jest jakiś gospodarz. Dzwoni do pani Krystyny. Piękne. To się po prostu, to jest cudo. No, zobaczcie, jakie to jest piękne. Takie błędy. Otwórz bramy. Otwórz bramy. A to jest cmentarz. Cmentarz. No, ale to nic, no. Niestety, moi drodzy, pocałowaliśmy klamkę. Nie ma nikogo, ale będziemy próbować zadzwonić do pani Krystyny. Szanowni Państwo, teraz będziemy zasiadać do, chciałem powiedzieć, wieczerzy, no ale z wieczerzy to nie. No, jak ktoś mi powie, że teraz masy nie zrobię na tym wyjeździe, to skłamie. Proszę zobaczyć, najpierw tutaj u szefowej. To jest ta małyga, czyli taka ala kasza, taka papka z kaszy. Tutaj bardzo popularna. No i tutaj jakiś ser z grzybkami, ładnie to apetycznie wygląda. A u mnie tutaj ziemniaczki, ser biały, jogurt, no i boczek. Masa z nami. I pani, która przyniosła nam, mówiła po polsku. Ale przyznam szczerze, że ciężko jest znaleźć osobę, która chciałaby pogadać przed kamerą po życiu tutaj. Smacznego! Ziemniaki. Boczek. Ale proste danie. Ser, boczek, ziemniaki. Sok. Prościej się chyba nie dało. Moi drodzy, wchodzimy do kopalni w Kaczykach, kopalni soli. Aż tak dużo ludzi? O matko, ile ludzi. Ja przecież nie lubię turystycznych miejsc.
Tak, troszkę zakopane, moi drodzy, ale tutaj w okolicy pod koniec 1700, no możesz nie przeszkadzać, 1785 rok poszukiwania soli. W tym momencie zaczynają się tak zwane ważalnie soli odkrywkowe. Ważą sól, oczywiście sól to było tak zwane złoto, tylko bogaci mogli pozwolić sobie na to, żeby dania solić. No i na dobrą sprawę w niektórych częściach Europy sól mogli tylko i wyłącznie używać zamożni ludzie, arystokraci, królowie. A już w 1803 roku na tym terenie tutaj, w którym widzicie, zamykane są ważalnie i startuje oto ta właśnie kopalnia soli. 1803 rok. Kopalnia soli. Wchodzimy. 25 lei za osobę płacimy. To jest, zobaczcie, możecie za 150 lei wynająć salę sportową do gry w piłkę nożną na 12 osób. Zarobiście. Nie wiem, o co chodzi z tą ceną, ale my płacimy tą cenę, 25 lei, czyli ponad 20 zł. Nigdy nie widziałem, że automat klub pieniędzy w kogoś. To jest, nie wiem, czy to jest zniewaga, czy to jest wyróżnienie. Chęć wypicia kawy jest większa niż... Plunie? Plunie prosto w nosa? Nie, zjadł. Poszło? Okej. Okay. Tutaj widzę, że to jest kawał drogi do przejścia. To jest... Wchodzimy, uwaga, wchodzimy do kopalni. Kopalnia jest wyłożona drewnem. Żeby to drewno wytrzymało, zostało ono zaimpregnowane ropą naftową, dlatego też jak wchodzisz, to od razu czuć jest uderzenie takiego smrodu, moi drodzy. Tak, i wszędzie tutaj będziecie mogli znaleźć aspekty religijne, chrześcijańskie. Dlaczego? Ponieważ, już wam mówię, ponieważ górnicy przed pracą zawsze mieli możliwość, żeby się pomodlić. Nawet to było wymagane, żeby się pomodlić. Nie tylko katolicy, ale również prawosławni. Wchodzimy dalej. Prawdopodobnie zejdziemy na głębokość 28 metrów, a na tą, że głębokość będzie prowadziły nas 150 schodów. Dlatego też ludzie są tak zadychani praktycznie. Gdzie nie ma tlenu? Na dole jest dużo mniej tlenu. Dużo mniej tlenu, ale też ludzie są coraz grubsi. Szczegóły. Warto też zauważyć tak iskrzącą się ścianę, a to mówi nam o tym, że... No nie bez takich zabaw. A to mówi nam o tym, że korytarze zostały wykute w soli, w bryle soli. Ale jest naprawdę, powiem wam, że ten zapach tej ropy naftowej jest uderzający na tyle, że jest tak nieprzyjemnie po prostu, że tak nie chce się pełną piersią złapać tlenu. Zobaczcie. I trzeba też zaznaczyć, że te ściany robią się szersze, że te korytarze są szersze, ponieważ sól, która występuje na ścianach, sprawia, że powierzchnia, tutaj bardzo fajnie widać, powierzchnia tego korytarza się zmniejsza. Czy ktoś z oglądających robił w szkole taki eksperyment, gdzie wlewał ciepłą wodę z solą, później wkładał niteczkę i po jakimś tam czasie, po miesiącu czy po dwóch, było, moi drodzy, taka narość soli, taka bryła. Teraz wchodzimy do katolickiej kaplicy. Uwaga, o, tutaj mnie tutaj koleżanka prawie by dźgnęła głową. Jest to kaplica świętej Barbary, kaplica katolicka. Oczywiście też jest kaplica prawosławna. Zauważcie, że to zostało wykute w litej skale soli. Tak można to określić. I oczywiście ściany są zabezpieczone drewnianymi palami bukowymi. Dlaczego bukowymi? Ponieważ występuje tutaj bardzo dużo buku. Dlatego też cały region nazywa się Bukowiną. Niestety sól, trzeba przyznać, że nie jest dobra dla wszelkiego rodzaju tworzyw, czy też drewna. Niszczy, po prostu niszczy. Zobaczcie, jaki żyrandol piękny. Robi to wrażenie. Poroże. Jeleni. Piękne. Ale zobaczcie, jak pięknie wygrawerowane
na żyrandolu takie motywy ludowe. Tutaj mamy obraz świętej Barbary wykuty w skale. No i rzecz jasna ta skała została pomalowana. Tak przynajmniej to wygląda. Też trzeba zaznaczyć, że cały ołtarz tutaj, który mamy z krzyżem głównym na środku centralnym, również są wykute w soli. Wiesz, że 4 grudnia jest tutaj Barburka co roku odprawiana? Drogi widzu, czy ty wiesz? I możesz przyjść na mszę i sobie wziąć udział tutaj. Tutaj jest msza ekumeniczna, cokolwiek to znaczy. Tutaj znajduje się stary szyb, bardzo dobrze Hania mówi. Tutaj, kiedy jeszcze wydobywano sól z szybów, bo te szyby pozostały pozamykane, oczywiście nie wszystkie, bo wciąż ta kopalnia funkcjonuje, można było poruszać się między szybami, między piętrami windą, moi drodzy. Teraz poruszamy się tylko i wyłącznie schodami, bo jest po prostu bezpieczniej. No i nie trzeba konserwować takiej windy, bo to by było, to wiązałoby się z większymi kosztami po prostu utrzymania tego muzeum. A tutaj mamy, proszę cało, zobaczcie jak w ogóle ta stal, te dzwony ostrzegawcze, jak to wszystko po prostu zaczęło korodować ze względu na sól, tak? Proszę, a to uważam, że to prawdopodobnie to był gaz. Tak wygląda. Tak wygląda. Ale po co gaz na dół? Może, żeby oświetlać w tamtym czasie. No nie świeci mi już w oczach. Pozdrów mamę szybko. No mamu się pozdrawiam. No, to jest dzwonek, którym się dzwoni. Pewnie jakiś przypał się zrobił. Jako, że jestem wysoki. Taki dźwięk. Idziemy, żeby na nas nie było. Tutaj mamy już kapliczkę prawosławną, w której osoby wyznania prawosławnego, prawosławni, moi drodzy, się mogli pomodlić przed pracą. Proszę bardzo. Pójdziemy troszkę głębiej. Zobaczyć. Tu mamy ikony. Ikony, jak wiecie bądź nie, a już będziecie wiedzieć, się nie maluje, tylko się pisze. Modląc się pisze, a tutaj zobaczcie, ten złoty kolor, to rzecz jasna, jest to są kawałeczki złota, prawdziwego złota, które się tak nakłada. Datuje się, że ten krzyż ma 150 lat. Teraz, moi drodzy, myliłem się, że będziemy na 28 metrach, jesteśmy 38 metrów pod poziomem gleby. Ala płaskorzeźba, która ukazuje pracowników kopalni. Moi drodzy, jesteśmy w kopalni, a bez tak zwanego testu organoleptycznego nie można by było stwierdzić, czy jest to kopalnia soli w Rumunii. Teraz prawdopodobnie zajdzie tak zwana wymiana śliny polsko-rumuńska. To jest kopalnia. No, biorąc pod uwagę, że jest to na tej wysokości, więc prawdopodobnie wymieniłem się z jakimś Rumunem. Dziękuję. Idąc przez kopalnię, w niektórych miejscach są poukrywane ikonki, które mają za zadanie. No zobaczmy, co to jest za ikonka. Matka Boża z dzieciątkiem, ale nie jest napisane. Master, nie wiem. W każdym razie ich celem jest po prostu ochrona pracujących tutaj górników. Najważniejszy argument, dlaczego sól była tak ważna w tamtym czasie. Wiek XIX, wiek XVIII. Dlaczego? Ponieważ nie było lodówek. A żywność trzeba było konserwować, żeby się nie zepsuła, prawda? Więc sól była na wagę złota. Kto nie miał soli, ten nie mógł konserwować. Ten nie mógł zabierać żywności w dalekie podróże. Tutaj mamy malutkie jeziorko, którym, jak piszą w dziennikach, przewożono gości do sali balowej, która jest w tamtym kierunku. No i oczywiście, jeśli ktoś będzie pytał, interesował się, skąd hajs kierowniku na podróże, no to mówię, w takich miejscach po prostu sobie nurkuje i wyłapuje hajsik. Nie no, śmieję się, ale jest to akt wandalizmu. Ale pierwszy raz widzę, że ja rozumiem drobne wrzucać, ale papierowe złotówki?
ale papierowe złotówki, one są plastikowe, więc one no, nie toną. To wciąż. Teraz wchodzimy do sali balowej, czyli miejsca, w którym można zorganizować wesele, które jest najbardziej pokaźne, w sensie reprezentatywne, chciałem użyć takiego sformułowania. Robi wrażenie. Tutaj balety można by było robić. Może zrobimy jakiś zlot widzów w takiej sali. Ale czy wszyscy by dojechali, dolecieli do Rumunii, do Kaczyków? Zobaczcie, stare fotografie funkcjonującej kopalni. Tutaj ważalnia soli, gotowanie, później odparowywanie. Tutaj stara fota z 1932 roku. Zobaczcie, 8000 lat temu tutaj odkryto źródełko i pozostałości ceramiki, więc trzeba zaznaczyć, że w tamtym czasie też nasi przodkowie musieli tutaj coś działać i odkryli właściwości solonej wody. A tutaj zobaczcie, też dość ciekawe, wypalają ceramikę. Rumunia, niegdyś też Polska, słynęła z ceramiki. Teraz już się nie opłaca, dlatego jest to tak mało popularne. Słuchajcie, w sensie to była ważalnia taka prymitywna. Podgrzewa się ta sól, po prostu woda uchodzi i pozostaje tylko i wyłącznie sól. Te szyby, po których się przemieszczamy, no to można powiedzieć, że z palcem w kieszeni można się przemieszczać, ale jeżeli chciało się zbudować nowy szyb, to trzeba było pod takim kątem kopać, w sensie kuć tą skałę, żeby można było stworzyć korytarz. Masa roboty. Zobaczcie tutaj wyrobisko jakie. Zobaczcie, ile trzeba było siły na to, żeby to wszystko wydobyć i wyciągnąć 50 metrów w górę. Niejedno zdrowie tutaj zostało. Zobaczcie na to. Można wynająć boisko dla 12 osób, tak jak mówiłem wcześniej, ale doświadczenie, przyznam szczerze, podobno często można tutaj spotkać sportowców ćwiczących, dlatego że tutaj jest tak samo jak na wysokościach. A faktycznie. No i często przychodzą tutaj trenować. Moi drodzy, będziemy pomału tu kończyć tą że wystawną podróż po kopalni. W jakiej miejscowości? Kaczyki. Zatem, moi drodzy, pytanie do was. Jaką lubicie sól? Sól A. Morską jodowaną. Sól B. Z Wieliczki na przykład, bądź z Bochni, czy C, przepadacie za solą himalajską, tą różową, która jest znacząco droższa od tej, którą mamy na przykład z polskiej Wieliczki. Ja osobiście polecam jeść z polskiej Wieliczki. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy patriotami, powinniśmy wspierać lokalny biznes, ale też trzeba zaznaczyć, że sól himalajska, ta różowa, która wygląda i jest niby taka zdrowa, poczytajcie sobie, że ona kumuluje w sobie pierwiastki, jak one się nazywają, te urany i takie, jakieś takie różne inne pierwiastki. Hania mi niestety nie pomogła. Tak czy inaczej, poczytajcie o tym i to pokaże wam, że lepiej jeść lokalną sól. Moi drodzy, kończymy odcinek. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek za dni kilka. Polecam nadrobić pierwszy, drugi, trzeci. Nie, to jest trzeci odcinek, więc pierwsze dwa odcinki z Rumunii. Polecam, jeżeli macie wszystko na bieżąco, zajść do playlisty i tam sobie po prostu jakąś serię wybrać już, która została zrealizowana. Całuję serdecznie. Proszę pogłaskać. Przepraszam. Proszę pogłaskać czarki i pulpety. Hej. Hania, nie nagrywaj. Hania, nie nagrywaj. Bo pomyśl, że nie mamy kondycji. Chodź, Hania. Zdjęcie.